No to mamy zwycięskiego mema tygodnia. Dla przypomnienia, każdy, kto przygotuje fajny mem związany z kwarantanną, z Bitcoinem, wygrywa bluzę HFSP. Kto wie, niewielu rozumie, ale do wygrania są bluzy każdego tygodnia. Także gratulujemy zwycięzcy, prosimy o zgłoszenie się po bluzę. Witajcie w kwarantannie z Bitcoinem. Kolejny piątek. Kolejna kwarantanna z Bitcoinem. Wiadomości z alternatywnej rzeczywistości. Kto będzie raz wiedział. Alternatywna rzeczywistość, no słuchaj. Nie, no, ale to muszę od tego zacząć, ale mamy kolejny katastrofalny odczyt inflacji, 4,3% GUS podał właśnie, słuchaj. Ale to jest jakoś, że minęliśmy się z celem, czy taki był cel właśnie? No przypomnij, jaki jest cel inflacyjny NBP, 2,5%. 2,5% rocznie. Tak, więc i to tylko sam odczyt, wiesz, koszyka inflacyjnego, który nie uwzględnia wszystkich aktywów, produktów, które tak naprawdę ludziom zależy, nie uwzględnia nieruchomości, nie uwzględnia akcji, nie uwzględnia różnych innych ciekawych rzeczy. Ale tak czy inaczej, budowlanych pewnie. O, wszystko to drożeje generalnie. Ale to o inflacji mówimy cały czas, ale to ironia losu polega na tym, że NBP dosłownie wczoraj dostał nagrodę dla najlepszego banku centralnego w Europie. Brawo! Brawo! Wygrałem, może w nagrodę damy im bluzę. Ale co trzeba zrobić, żeby wygrać taką nagrodę? Nie wiem, to jest... Może się zgłosimy do tego konkursu, co? A czekaj, bo ile jest banków centralnych w Europie? Jest tak, jest Europejski Bank Centralny, który zajmuje się całą strefą euro, prawda? I do tego wszystkie te, które są poza strefą euro, czyli będzie jakiś polski, będzie norweski, ale Norwegia nie jest w Unii, to nie. To poza polskim i europejskim bankiem centralnym, to kto tam jeszcze nie ma euro w Europie? No teoretycznie każdy kraj nadal ma swój bank centralny, ale jakie mają one znaczenie? No i właśnie nie wiem po co. Może w komentarzach napiszcie, proszę, napiszcie. Napiszcie nam w komentarzach, po co krajom, które są w strefie euro, ich własne banki centralne. Może ktoś to wyjaśni. Nie, no chyba po to tylko, żeby wdrażać, pewnie czuwają nad wdrażaniem dyrektyw europejskich. Albo drukują swoje, bo z tego co wiem, każdy kraj, mimo będący w strefie euro, drukuje tak czy inaczej swoje banknoty euro. Nie wiem, tak, co drukują wszystkie. To na kolejne pewno. Pytanie, zagadka. Ale słuchaj, wiesz, Grecja że... Grecja drukuje kiedy... własne euro przecież. Banknoty greckie. Ale tylko dlatego, że Niemcy nie nadążali im drukować w pewnym momencie, jak był kryzys płynności. Ale wiesz, jaka była akcja, jak Grecja wchodziła do Unii Europejskiej, do euro? Każdy kraj, który wchodzi do euro, musi oddać swoje prasy drukarskie i matryce banknotów swoich. Musi oddać do Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego. To jest takie... W depozyt, jest, albo wiesz, nie taka, wiem, jako fan. Ta suwerenności wtedy, taka wiesz, muszę żeby nie kusiło, oddać. Żeby sobie nie zaczęli drukować z powrotem. Muszą oddać. O Jezus. Nie, a jeżeli tak, już mówimy o bankach centralnych, to bo banki centralne mają swojego szefa jeszcze, jest szef wszystkich szefów. Czyli Krystyna, pani Krystyna jest szefem wszystkich szefów. Ale chociaż nie wiem, czy Krystyna jest szefem wszystkich szefów, czy ten, jak on się nazywa, ten szef? Nie, czy ten z Banku Rozliczeń Międzynarodowych. A, Final Boss. Final Boss. To on jest szefem jeszcze Krystyny chyba, bo Krystyna Lagarde jest szefową szefów, a ten z banku... Generalnie trzeba założyć, że każdy ma szefa. Nawet Final Boss pewnie ma szefa. Ale prawdziwy szef, jak w bajce o tej, jak on się nazywa, czarodzieja z krainy Oz, tam zawsze za kurtyną jest jeszcze Final Boss. Final Boss, Final Boss.
Nieważne, ale przejdźmy do konkretów, bo co powiedziała pani Christine Lagarde? Ja tutaj muszę zacytować dokładnie jej wypowiedź. Uwaga. Appreciate that people who are saving are not satisfied with being charged the consequences of negative rates. But we have to look at the situation from a global point of view. We cannot look at a particular depositor or a particular category. We have to look at the whole economy. And we know that by putting in place those negative interest rates, we are effectively supporting the economy. We are encouraging enterprises, families, households, young couples to actually borrow at very low rates in order to invest, in order to buy their first apartment, in order to buy some equipment. And you know, the contribution that is in order to support the economy, in order to make sure that jobs are kept, in order to make sure that corporates can continue to operate and produce, is clearly a trade-off against some aspects that are resented by those that are only savers and are not borrowers. Dobrze, przetłumaczmy to na język zwykłych ludzi. Tak, spróbujesz? Podejmiesz próbę przetłumaczenia tego? No ale generalnie to jest to, o czym zawsze ona powtarza, nie? Ale powiedz. W jednym zdaniu, wszyscy oszczędzający poniosą koszt odbudowy po pandemii. Całkiem nieźle ci poszło. Ale generalnie ona mówi tak, że bardzo jej przykro, że ludzie, którzy odkładają pieniądze na koncie i mają ujemne stopy procentowe i muszą płacić jeszcze za to, że trzymają pieniądze na koncie, to bardzo jej przykro, ale no to jest tylko jedna grupa, prawda? A my musimy patrzeć na całą ekonomię, na korporacje, które muszą płacić ludziom pensje, na Kowalskich, którzy chcą się zapożyczyć, żeby kupić sobie dom, na ludzi, którzy chcą inwestować, prawda, kupować akcje, kupować dogecoiny i tak dalej. I to, że ci, którzy odkładają, muszą płacić za to, no to jest no, przykra konsekwencja. Więc pani Krystyna zachęca ludzi do zaciągania kredytów, do kupowania domów, do inwestowania, do kupowania sprzętów, do napędzania konsumpcji. I oczywiście nie ukrywa tutaj, że wszyscy ci, którzy oszczędzają, będą poszkodowani w tym procesie z racji tego, że mamy ujemne stopy procentowe. Więc no, stawia taką zachętę, słuchajcie, wydawajcie kasę, nie oszczędzajcie. Tylko co robią bitcoinowcy w lateralnym podejściu do problemu? Po prostu oczywiście też jakby słuchają się pani Krystyny i inwestują i kupują sobie bitcoin. I pani rada pani Krystyny, żeby zaciągać nisko oprocentowany kredyt, jest wspaniałą radą. Wspaniałą. Tak, no to jest. Nam o to chodziło, nie? Tak, no nie ma lepszego rozwiązania. Ale w ogóle, czy ty też masz takie wrażenie? Bo ja mam wrażenie, że generalnie oni robią to. Jakby specjalnie pompują tego bitcoina, no bo tu oni, tak każde jej zdanie, ja nie wiem, może ja jestem po prostu za bardzo zanurzony w krypto, ale każde jej zdanie mnie przekonuje, że właśnie to jest logiczny krok, prawda, żeby nie odkładać w banku, kupować bitcoiny, zaciągać kredyt nisko oprocentowany, oni specjalnie jeszcze będą pompować ceny aktywów różnego rodzaju, bo takie jest założenie, ekonomia musi się kręcić, musi rosnąć i tak dalej. No i to jakby oni wszystko robią po to, żebyśmy my, trzymający bitcoiny, mogli zarabiać. I co też jest właśnie w tym takiego perwersyjnego, że tradycyjnie każda babcia mówiła oszczędzaj, wnuczku, pieniądze, bo oszczędności, tak, oszczędności są bardzo ważne. A okazuje się, że przez ostatnie 30 lat, no dobra, 20-30 lat, wszyscy ci, którzy nie zaciągali kredytów, są poszkodowani. Są poszkodowani. No tak. Muszą ci, co oszczędzali przez te lata, muszą teraz płacić za tych, którzy zaciągają kredyty. Oczywiście tutaj wyłączam z tej grupy tych, którzy zaciągali kredyty we frankach. Ale okazuje się, ale okazuje się, że oni też nie są poszkodowani, bo przecież sądy przyznają rację frankowiczom. Banki de facto muszą.
De facto, no i do tego, ludziom mało tego wczoraj, te kredyty. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości w Brukseli, prawda, wydał bardzo korzystny wyrok dla frankowiczów. Także, a to jest o tyle ciekawa sytuacja, że to jest dla Polski, to jest zagrożenie systemowe, bo jeżeli się okaże, że banki na przykład muszą oddawać jeszcze ludziom pieniądze, no to w tej sytuacji to może się okazać, że banki nie wytrzymają. I już nawet przecież była dyskusja z prezesem NBP. Ale o tym już rozmawialiśmy, ale tak. Na pytanie, dlaczego kraje członkowskie mają banki centralne, padło kilka bardzo ciekawych odpowiedzi. Słucham. Pierwsza odpowiedź bardzo ciekawa od Pawła, żeby móc brać udział w konkursie na najlepszy bank centralny. A druga odpowiedź, druga odpowiedź, że te banki centralne projektują banknoty, poszczególne banknoty i monety euro w tych krajach. Także też ciekawe. Ale każdy z tych banków centralnych należy do jednego banku centralnego, którego właścicielem jest centralny dyrektor i mieszka on w centralnej części Izraela. Tutaj sugeruje Siverado. No więc tak, to są wasze odpowiedzi. Tak. Najlepsze jest ta, żeby brać udział w konkursie. Tam mi się najbardziej podoba. Tak. To tak jak szefowa YouTube'a, która sponsorowała jeden konkurs na konkurs związany z wolnością słowa. Był taki konkurs, znaczy konkurs, czy tam jakieś nagrody przyznawano z tytułu wolności słowa i oczywiście YouTube sponsorował tę nagrodę i kapituła konkursu przyznała nagrodę YouTube'owi. Nagrodę wolności słowa. To moim zdaniem tak troszeczkę. On wiesz, wszystkie. Dobra, nieważne, ale w kontekście tego, co mówiła Krystyna, to trzeba napomnieć, co on mówi na temat przyszłości. Międzynarodowy Forum Ekonomiczny. I coś, co po prostu wszystkim gotuje krew. Zimny dreszcz. Tak. To, co wszystkim może zagotować krew, to to, że to przyszłość, no tak, na którą musimy się przygotować, to to, w której nie będziemy mieć własności, nie będziemy mieć prywatności, a życie nigdy nie będzie nam się będzie lepsze, żyło tak. Dobrze. Tak. Tak. I to jest Światowe Forum Ekonomiczne rzuciło tweeta, że w 2030 roku będziemy goli i wesoli. Ale słuchaj, ja to dosłownie tak jakbym czytał Huxleya, Nowy Wspaniały Świat. Chyba, ja mi się wydaje, że oni się naoglądali po prostu tego serialu na Netflixie i albo przeczytali Huxleya, się spodobała wizja. Nikt nie ma żadnej własności, nie ma prywatności i jest szczęśliwy. Może to jest jakieś droga. To jest, oni to mówią sobie. Ja nie wiem, to zabrzmiało jak żart. To już chyba tam byliśmy, to się nie nazywało komunizm? Uwaj, ta rozmowa jest kontrolowana, tak? Mam nagrywane. Teraz też są nagrywane, ale przynajmniej. Sami ją nagrywamy. Będziemy Adamem i Ewą, pisze Dawid Ślusarczyk. Ojejku. Tak, dobrze. No, ale tymczasem właśnie jeszcze przy okazji FOR opublikował rachunek od państwa i na co idą nasze wydatki. Czyli łącznie każdy obywatel wydaje na państwo rocznie 29 tysięcy złotych, z czego patrzmy sobie, na emerytury wydajemy 4700, na renty 1200. Znaczy tak, gdybyś ty miał wydawać rocznie, to wydajesz na emerytury wydajesz 4700, na renty 1200, na żołnierzy, na emerytury żołnierzy 500, na kolejne jakieś dodatki dla rent 700, na ochronę zdrowia wydajesz tylko 3000 zł. Na przedszkola, szkoły 2300, no czy widzisz tutaj jakieś, powiedzmy, na 500+, wydajesz 1000 zł. Rocznie, a to spoko, to nawet mi się opłaca. No.
Nawet się opłaca. Na wojsko tylko tysiaka wydajesz, czyli teoretycznie coś, na co powinny głównie iść składki od obywateli, czyli na taką ochronę, no to są relatywnie małe, najwięcej wydajemy jednak na taką opiekę społeczną w stosunku do obronności. Już nie mówiąc, no tak. No na ochronę środowiska to chciałbym wydawać więcej akurat. Ja się zastanawiam się, co to są inne, szczerze mówiąc. Koszt obsługi długu publicznego, czyli już w tym momencie wydaje same odsetki od tak. Ale zobacz, jak ogromne wydatki były na powstrzymanie pandemii. 2700 zł wydałeś na rekompensaty za lockdown i walkę ze skutkami pandemii. Ciekawe. No, nieźle. Nie wiedziałem nawet. Nie wiedziałem, że aż tyle. Czyli wyższe, łączne wydatki publiczne na mieszkańca były w 2020 roku o 5300 zł wyższe od dochodów. Czekaj, czekaj, czyli że wydałem więcej niż zarobiłem? Nie za bardzo tego rozumiem, ale w każdym razie dług publiczny wzrósł. A inne to premie dla ministrów. No. Także warto mieć świadomość i tutaj propsy dla Forum Obywatelskiego Rozwoju za zrobienie tej statystyki. Dobrze. No to, ile poszło na Obajtka? To w tych innych jest, tak? Tak. I premie inne to premie dla ministrów. No dobrze, a tutaj Tony mówi, że w 2030 będziemy mieli Hunger Games w realu. Nikogo by to nie zdziwiło nawet dzisiaj, tak. Myślę. A tutaj nie wiem, czy zauważyliście, ale w tle mamy czekoladę Toblerone. Okazuje się, że czekolada też podlega inflacji, tylko troszeczkę w inny sposób. Żeby cena czekolady nie poszła w górę, to mamy taki typowy downsizing, gdzie produkty zmieniają swoją gramaturę. Czyli firmy starają się poradzić sobie, żeby nie wkurzać konsumentów, no to oczywiście zmniejszają gramaturę produktów, pogarszają jakość i tak dalej. Tak, żeby... I ta piramidka Toblerona, ona to jest taka coraz bardziej stroma. Jeszcze to jest właśnie istotne w tym kontekście, w tych ujemnych stóp procentowych, to zapomniałem wam powiedzieć. Bardzo ciekawy sygnał. Okazuje się, że LPP, czyli właściciel marki Reserved, marki Krop, zdecydował się na wyciągnięcie swoich 600 baniek z kont bankowych. Nie chce trzymać na kontach bankowych, żeby nie płacić właśnie kar za trzymanie depozytu w związku z ujemnymi stopami procentowymi. I postanowili niestety ulokować te środki z kont bankowych w funduszach. Ups. A nie w bitcoinach. Ale to już właśnie ciekawa sytuacja, że duże firmy decydują się na wyciąganie depozytów z kont bankowych. Bardzo ciekawy sygnał. I teraz, a wiesz, do czego to doprowadzi oczywiście? Do zwiększenia kontroli przepływu kapitału pewnie, nie? Zwłaszcza jeżeli taki LPP się zdecyduje część tego trzymać w bitcoinie na przykład, albo za granicą, albo w obcej walucie, to zaraz wyjdzie Glapiński i powie, zachęcamy wszystkie korporacje do trzymania oszczędności złotówek, dlatego nie możecie wymieniać na dolary już więcej. Wiesz, jak w Turcji, nie? Generalnie. No dobrze, przejdźmy może do newsów ze świata kryptowalut, bo dzisiejszym tematem odcinka było to, że Elon ma, była afera związana z Elonem Muskiem, który tak, Tesla zdecydowała się na sprzedaż części swoich bitcoinów i zarobili na tym 270 milionów dolarów. Oczywiście na początku pierwsza reakcja była taka, że Elon zdradził bitcoinowców. Ale potem zaczął się z tego tłumaczyć i CFO, Chief Financial Officer, czyli tak zwany
skarbnik, czy mistrz monety, nie wiem, jak oni to tłumaczą, skarbnik, bo on jest... Nie, no, nie skarbnik, to jest ten... Mistrz, Master of Coin. No, mistrz monety, tak. Tak. Mistrz monety. Powiedział, że po prostu raz, że chcieli trochę podbić wyniki finansowe Tesli na kwartalne, a dwa, że chcieli po prostu sprawdzić, czy są w stanie sprzedać Bitcoina. Zrobili sobie taki stres test, czy rzeczywiście Bitcoin nadaje się jako takie aktywo rezerwowe, płynne aktywo rezerwowe, które w każdej chwili można upłynnić. I rzeczywiście właśnie, tu jest wniosek. Ważne, żeby zaznaczyć, sprzedali tylko 10% tego, co mieli. To ważne, tak, żeby powiedzieć. To nie jest tak, że sprzedali wszystko, bo to trochę może nasz nagłówek dzisiaj, tytuł trochę tak sugerować, ale sprzedali tylko 10% i tak jak Lechu mówi, żeby udowodnić wszystkim, że Bitcoin jest lepszy niż gotówka, tak naprawdę. Tak, że w każdej chwili można upłynnić, że jest to na tyle płynne aktywo, że nie zdampuje od razu całego rynku do zera i tak dalej, że rzeczywiście można spokojnie na raz 270 milionów dolarów w Bitcoinach upłynić i nic specjalnego się nie stanie. No i oczywiście, znaczy nie, przepraszam, oni zarobili 270, ja nie wiem za ile łącznie oni sprzedali, w każdym razie zysku na tym mieli 270, oczywiście o wiele więcej niż zarobili kiedykolwiek na sprzedaży samochodów. No nie, chyba nie, przesadzę, przecież Tesla jest już rentowna, nie? Tak, no ma rekordową sprzedaż samochodów poza tym. No tak. Dobrze. No tak, czyli generalnie tutaj ciekawy case. No to jest, wiesz, co ciekawe, tak, wiesz, Tesla ogłosiła w poniedziałek te swoje wyniki kwartalne i kurs Tesli spadł. To jest właśnie, to jest kolejny przykład tego, jak wiesz, sprzedawaj, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, nie? I nieważne jakie są fakty, generalnie sprzedawaj. Bo lepiej trzeba najpierw kupować przed tym, jak coś już wiemy. I to jest krypto, dokładnie to samo, no, się dzieje. No i z polskiego rynku też bardzo ciekawa informacja. Revolut podał statystyki dotyczące zainteresowania Bitcoinem wśród polskich klientów Revoluta. I wychodzi na to, że o ile dobrze pamiętam, że wzrosła. Liczba kupujących wzrosła w ciągu kwartał do kwartału, wzrosła o 140% i średnie wydatki klienta na zakup Bitcoina wzrosły o 60% kwartał do kwartału. Tylko że, no wiadomo, to nie są prawdziwe Bitcoiny, to jest tylko jakiś tam... Ale właśnie odnośnie tego, wczoraj nie znalazłem potwierdzenia, ale czytałem artykuł na blogu jednym, gdzie gość miał screena, gdzie pokazywał, że Revolut wrzucił na swojego bloga informację o tym, że jeszcze w tym roku będzie można wypłacać bitcoiny na zewnętrzne portfele. O. I po 3 minutach zdjęli ten wpis. No, że on się pojawił, gość zdążył zrobić screena i zniknął ten wpis. Nigdzie nie znalazłem potwierdzenia tej informacji, dlatego to tylko jest plotka, ale widać, no to jest problem, tak czy inaczej, dla takiego Revoluta obsługiwanie wypłat, nie? To jest na pewno trochę może spędzić. Bo nie chcą, żeby ktoś wypłacał. Ale z PayPal też ma taką ciekawą konstatację, też, że stwierdzili w PayPalu, że popyt na Bitcoina i w ogóle obrót Bitcoinem na PayPalu przekroczył ich wszelkie oczekiwania, jakie mieli w stosunku do Bitcoina na ich platformie. I są naprawdę mile zaskoczeni i rzeczywiście widzą w tym ogromny potencjał. Ale zresztą potencjał PayPala i Bitcoina widział sam Ron Swanson, który tutaj właśnie dzięki na grupie dowiedzieliśmy się w 2014 roku. Ron Swanson w serialu powiedział, tam ktoś mu był winien kasę i on powiedział do kogoś, wyślij mi PayPal mi sam Bitcoin. Tak, wyślij mi PayPalem Bitcoiny, nie? I już to było prorocze słowa Rona Swansona. W 2014 roku, 7 lat temu. To by było, nie, to było nie do pomyślenia. No. I to był żart wtedy, to był dobry żart. A teraz okazuje się, że to jest prawda. Także niezłe czasy.
ETH przebiło market cap PayPala. No proszę bardzo, dopiero teraz? Boże, to PayPal to chyba jest przedmuchany jakiś. No właśnie, no ale... wytłumacz, dlaczego Ethereum idzie do góry, a Bitcoin tak sobie trochę kuleje. Ale cię to boli. No boli mnie to, no bo to jest, wiesz, jak to się mówi, rynek się myli, ja się nie mylę, to rynek się myli. Znaczy, po pierwsze mieliśmy aktualizację jedną, gdzie zwiększono rozmiar bloku o 25% i limit gazu do 10 milionów. Może niewiele wam to mówi, ale generalnie spadły opłaty transakcyjne o połowę na Ethereum, co jest dobrą informacją. Ethereum teraz przetwarza więcej transakcji, dobrą dla użytkowników, dla tych, którzy mają pełny węzeł, to jest to duża pigułka do przełknięcia, bym tak powiedział. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeszcze, że mamy już datę EIP 1559, czyli update'u na Ethereum, które będzie spalać opłaty transakcyjne, czyli wszystkie fee od lipca tego roku będą spalane, a nie będą trafiać do górników, co może sprawić, że nawet do 20 tysięcy eterów dziennie będzie palone, co jest odbierane przez rynek jako bardzo byczy news, prawda? Kolejną rzeczą jest to, że jeden z teamów, który pracuje nad Ethereum 2.0, powiedział, że możliwe, że już w październiku uda im się zrobić merge, czyli połączenie Ethereum, które jest 2.0, połączenie z Ethereum 1.0, co też jest dużo byczym newsem, bo wielu mówiło, że to za 5 lat będzie w tempie Ethereum, a tu się okazuje, że może nawet jeszcze w tym roku. No tak, no, tylko zauważ, że Binance Chain goni jednak Ethereum i to mocno jeszcze. No tak, tak. Binance Chaina to dobrego mema ktoś wrzucił na grupie, na Telegramie. Nie wiem, czy go masz tu pod ręką. W każdym razie, no nie oszukujmy się. Wiesz co, tak, ja wiem, że goni Binance Chain i naprawdę robi to bardzo dobrze, ale myślę, że Ethereum ma takie momentum, tyle teamów buduje na Ethereum, że nie sądzę, żeby tam było, żeby Binance mógł konkretnie zagrozić Ethereum. No, czy wiesz, może ja jestem sprzedajny, mam kilka BNB, także nie będę płakał z tego powodu, ale myślę, że jednak trochę daleko BNB do Ethereum. Co najmniej jeszcze widzisz ze trzy, cztery razy musi podkoczyć. O rozwiązaniach pobocznych, nie, dla Ethereum, czyli Polygon, który w ostatnim tygodniu zrobił 100%. I w ogóle wszyscy, którzy się zainteresowali po moim filmiku krótkim instruktażowym, mam nadzieję, że są ładnie do przodu, bo tam te ceny, co ja pokazywałem na tym filmie, to w porównaniu do dzisiaj, to można było naprawdę konkretnie zarobić. A Piotrek Misiurek pisze, że ETH jest też tańsze, bo shitcoiny teraz powstają na BSC i są handlowane na PancakeSwapie, a nie na Uni. I fakt, to jest, wydaje mi się, główny powód, dla którego BSC jest tak mocno idzie do góry, bo Binance, który jest giełdą pierwszego wyboru często dla ludzi, taką, wiesz, która bardzo dużo ludzi wprowadza w świat krypto, ona ma mocno zintegrowany swój blockchain, więc łatwo wypłacić stamtąd i zacząć handlować na ich DEX-ach, prawda? A PancakeSwap, który jest największym z nich, listuje bardzo dużo blue chipów. No wiesz, to taka era ICO 2.0, nie? Ktoś odpala fork z Uniswapa, nazywa go tam Papuga Swap i robi pompę liquidity mining, o którym już rozmawialiśmy wiele razy i tam, wiesz, się dzieje i te zawroty przyciągają kolejnych inwestorów. Wiesz, jak to jest. No dobrze, to takie pytanie techniczne. Gdybyś teraz miał tworzyć token, jakiś token użytkowy dla swojego projektu, startupu, to jakiej platformy byś użył? Polygon właśnie? Wiesz, oczywiście zawsze to zależy od projektu, nie? Bo może trzeba zrobić osobny blockchain, ale jeżeli chcesz zebrać dużo pieniędzy, to pytanie, co jest celem, prawda? Jeżeli chcesz zebrać dużo pieniędzy, to na BSC. Jeżeli chcesz korzystać z całego dobrodziejstwa Ethereum, to w mojej ocenie Polygon na ten moment, ewentualnie jeżeli twoim horyzontem jest
najbliższy rok, to może się doczekasz Ethereum 2.0. I jakie to są dobrodziejstwa? To znaczy, co masz na myśli przez dobrodziejstwa? No, mówię tutaj o całej ogromnej bazie smart kontraktów, która została napisana, jest open source, została przetestowana na sieci Ethereum, ogromnych społecznościach, takich projektach jak Aave, Curve, wiesz, Yearn Finance, no bo tego jest cała, wiesz, rzeka, ocean płynności w różnych protokołach, których nie ma jeszcze na BSC i dopiero się forkują, pewnie dlatego tak dużo tam w kasy wpływa. Oczywiście, widzisz, z drugiej strony, może to jest jednak tylko i wyłącznie argument, jak to przekonuje, bo mam po prostu więcej Etheru niż BNB, bo gdyby było odwrotnie, mówiłbym inaczej, no bo BSC jednak też korzysta z Solidity, czyli wszystkie kontrakty, które są na Ethereum, można kopiuj i wklej na BSC i odpalić forka takiego Curve'a czy Yearn Finance i tak dalej, ale na koniec dnia pytanie o decentralizację, nie? Czyli poza CZ Binance'a, to kto tam jest jeszcze jest walidatorem na Binance Chain? No pewnie CZ Binance i CZ Binance, no. Tak. Więc oby się nie okazało, że tam ten blockchain BNB działa na czterech laptopach, nie? No ale to można mieć ten sam zarzut do Ethereum, że tam tylko Infura jest jedynym walidatorem tak naprawdę. Też można mieć podobny zarzut, że to jest tylko Ethereum oferuje większy teatr decentralizacji. Nie? Tak samo jak było z DAO, że jak DAO wydoiło większość Ethereum, to po prostu się ocenzurowało te transakcje. Więc, a to jest ciekawa uwaga, to może warto się ubezpieczyć i mieć jakąś ADE albo jakieś tam, wiesz, Polkadot. No bo fakt faktem, że ta centralizacja w Ethereum w postaci infury właśnie bierze się stąd, że te bloki są za duże i limit gazu jest za duży i moc operacyjna, ta potrzebna do utrzymania pełnego węzła jest coraz wyższa, nie? Wymagana. A Bitcoin dąży do tego, żeby działał nawet na procesorze zainstalowanym w pralce. Tak, zaraz drugi. No i tak, no. To jest, widzisz, to jest też element całej tej decentralizacji, prawda? Bo Ethereum, dając smart kontrakty, idzie, jednak musi się pogodzić z jakąś centralizacją. BSC tak samo. Jak dla mnie BSC to jest jednak taka chwilowa moda. Ja nie, jakoś nie czuję tego, żeby to miało w dłuższym terminie osiągnąć większy sukces, bo no to jest na proof of stake. Więc tam stejkujący są jacyś, których nie znamy. Ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby być stejkującym nawet w BSC. Do tego Ethereum zaraz przejdzie na proof of stake, więc ta alternatywna propozycja, którą daje BNB, nie do końca się zdaje tak wystarczająco atrakcyjna na ten moment. No, zobaczymy. No i nie masz takiego wrażenia też, że całe te, powiedzmy, fundamenty technologiczne przestają mieć dla rynku jakiekolwiek znaczenie. Liczy się marketing, memetyka, znaczy memowość projektu. Memetyka. Liczy się jakiś taki, tak. Czy na przykład jakieś, powiedzmy, przyciąganie ludzi, nie wiem, setkami procent zwrotu na jakichś inwestycjach i ludzi kompletnie nie interesuje fundament technologiczny projektu. No tutaj takim najbardziej świecącym przykładem jest Dogecoin, który nie ma żadnych fundamentów technologicznych. Jest to martwy projekt, nikt się nim nie zajmuje, a mimo to, przez to, że stał się memem, albo ten mem został jeszcze bardziej wzmocniony przez Elona, no to rynek. I sam się chyba przekonałeś na własnej skórze, próbując odzyskać swój prywatny niedawno, nie? No wiesz, no, okazuje się, to znaczy ja dziękuję bardzo rynkowi za to, tak, że wypompował tego Dogecoina, bo to, co myślałem, że jest kompletnie bezwartościowe i gdzieś tam trzymałem po prostu bez żadnej świadomości, czy w ogóle o tym zapomniałem, nagle okazuje się, że jest w stanie zapewnić życie, godne życie prawnukom, tak? Jak to mówi Karol. Tak. Tak. No właśnie. Ja wiesz co, miałem taką sytuację, dałem koledze w 2014 roku paper wallet, na którym było 200 tysięcy dodżów. A tak mu dałem, wiesz, żeby się wkręcił w krypto. I on to tak gdzieś rzucił i zapomniał.
No właśnie, więc jednak nie warto zapominać. Albo nie? Przynajmniej być w stanie odtworzyć. Ale sobie. Właśnie wiesz co, o memo, co ty, jak ty to nazwałeś? No memetyką. No memetyką. Właśnie, ale wróćmy do tego tematu, że takie kłótnie na przykład, wiesz, bo tutaj ludzie o IQ tam 180 czy tam 200 kłócą się na temat tego, czy proof of stake, czy proof of work, że jakie ma to skutki pod kątem teorii gier, powiedzmy, czy przyszłości projektu. I tutaj wewnętrznie się kłócą, a potem przychodzi cała masa ludzi, która w ogóle ma głęboko w pompie, jakie są fundamenty, czy to się czy będzie trzymać kupy długoterminowo i po prostu pompują coś i to zupełnie traci jakiekolwiek znaczenie, liczy się memowość, jakiś marketing i tak dalej, nie? Na koniec dnia. Just in sun. Ostatnio rozmawiałem z kimś i on jako argument za tym, że trzyma trona, powiedział, że tron ma Justina Suna. Że to jest argument, dla którego on trzyma trona. Rozumiesz? Ale odnośnie tego, co mówisz, tej memo... Jak to powiedzieć? Memetyki, memowości. Memetyka. To w ogóle uważam, że to jest świetny pomysł na jakiś indeks krypto, że po prostu bierzesz i robisz porównawcze badanie, który projekt i w czasie wykres, jak rośnie memetyczność tych projektów danych, jak rodzą ile stosunkowo teraz, bo Ethereum wzrosło też dlatego, że było bardzo memoteptyczne. Na początku, prawda, wszystkie jednorożce i Vitaliki, prawda, na tych memach, to rozpleniło Ethereum. I pytanie, czy teraz jest więcej memów z Adą i z BSC, czy z Ethereum? O, to tutaj Adam właśnie zwraca uwagę, że to tak jak z lodami ekipy, tak? Dokładnie, lody ekipy, kurde. I tutaj mówię o subiektywnej teorii wartości. Tak. Lody, które kosztują 2 złote, ludzie... Biją się w sklepie, kto i to rodzice, nie dzieci. Rodzice się tłuką, tak, w sklepach, żeby... Ja. Z Dogem jest najwięcej demów, Kevin tutaj mówi. No oczywiście, ale właśnie to jest jeden z takich, przepraszam was dzisiaj za mikrofon, wiem, że bardzo was to denerwuje, mam nadzieję, że jednak da się to przeżyć, ale... To jest naprawdę jedno z takich zjawisk, które uważam, że powinno być lepiej zbadane, jeśli chodzi o memy w krypto. One mają niezwykłe znaczenie. No i też XRP też na tym wypłynęło, bo XRP Army tak zwane, nie? Army. Tak. Armia XRP, która non-stop wszędzie spamuje. Więc tutaj agresywny marketing. No zobacz, Bitcoin... Czy ja wiem, czy Bitcoin nie ma takiego agresywnego marketingu, ale tak czy inaczej jest ikoną kryptowalut nadal. Ale Bitcoin jest królem memów wszystkich. Przecież to on był, na temat Bitcoina chyba było najwięcej memów ze wszystkich krypto. Tak myślę, bo generalnie... Wszystkie inne kryptowaluty zazwyczaj kopiują memy i dostosowują do swoich... remake'i robią. Remake'i. Dokładnie. Więc myślę, że tutaj wiesz, memowość Bitcoina nie jest zagrożona. On będzie wiecznie memem. Już nie mówiąc o memowaniu Bitcoina przez innych ludzi, albo takie memy satelitarne, jak na przykład Peter Schiff, który jest chodzącym memem Bitcoina. No nie? On nawet jak nie mówi o Bitcoinie, to jest memem Bitcoina. I też Peter Schiff mówi, że rynek się myli, że właśnie w czasach galopującej inflacji i tak dalej, że on nie rozumie tego, dlaczego złoto i srebro nie zyskują na wartości. Tak. Boomerska logika przestała działać. Ej, bo widzisz, to jest to. I to jest jedna z tych rzeczy, że nawet Peter Schiff się nabrał, że przewidywanie przyszłości na podstawie przeszłych wydarzeń kiedyś się kończy. Stock to flow, wykres stock to flow Bitcoina kiedyś przestanie działać. Rozumiesz? Jak my będziemy boomerami, to my nie będziemy rozumieć, dlaczego stock to flow już nie działa na Bitcoinie. Tak jak Peter Schiff nie rozumie, dlaczego złoto nie rośnie, a Bitcoin rośnie, cały czas leci w kosmos i on tego dalej nie potrafi zrozumieć.
Ale na pocieszenie, jeżeli chodzi o Bitcoina, no to warto, rok temu pokazywaliśmy wykres, tak zwany wskaźnik Puella, który no jakby wskazuje, jak, znaczy to jest dosyć specyficzny wskaźnik, który właśnie oblicza się na zasadzie podzielenia przychodów górników do średniej z ostatniego roku. No i warto zauważyć, że teraz przy obecnej cenie on się troszeczkę, ten wskaźnik, zresetował. I to znaczy, że nie jesteśmy jeszcze na szczycie bańki według tego wskaźnika. I zaczyna się on zachowywać podobnie jak w 2017 roku, więc jeszcze wszystko przed nami. Czyli dla tych, którzy nadal śledzą wskaźnik Puella od zeszłego roku, odkąd zaczęliśmy kwarantannę, no to nadal trzyma się z tej tezy. Także jeszcze wszystko nawet, przed nami. Nawet wygląda na to, że jeszcze konkretna jazda przed nami i to parę miesięcy, prawda? Tak. Ale właśnie i może też w kontekście tego, ja wrzucałem do nas na kanał to zdjęcie inflacji w Republice Weimarskiej. Nie wiem, czy masz może zaplodowane to. Bo w tym wykresie inflacji jest jedna bardzo ciekawa rzecz, którą ostatnio mi ktoś dopiero naświetlił. Mianowicie przez 10 lat inflacja w Republice Weimarskiej była stosunkowo niewielka. I w ostatnim roku, w ciągu roku, to się tak naskładała i po prostu wymknęła się spod kontroli. I w ciągu roku poszła 1000% do góry ta inflacja. I to jest tak, że wiesz, pani Lagarde wychodzi tutaj, lamentuje o tych dłużnikach, o tych, co oszczędzają i tak dalej. Wszyscy mówią, że wszystko jest pod kontrolą. NBP mówi, no trochę się przestrzeliliśmy z tym naszym celem inflacyjnym, ale może się okazać, że w ciągu roku cały system finansowy stanie na głowie. I historycznie tak bywało właśnie z hiperinflacjami, że one wymykały się spod kontroli i tak jak przez 10 lat było dobrze, tak w ostatnim roku było źle. Tutaj jeszcze w zeszłym tygodniu ktoś nam zwrócił uwagę, żebyśmy powiedzieli o tym, gdzie się przenosić. No to tutaj właśnie news z wczoraj, że jedna z wysp na Karaibskich umożliwi płacenie bitcoinami za wszystko, rozliczanie się bitcoinami za wszystko na wyspie. To jest wyspa, dla mnie która nagroda się nazywa... Powinni dostać nagrodę za najlepszy bank centralny. Jak się wymawia? Bekia? Bekway? A, Bekway się wymawia. Bekway? Okay. Także to jest jedna właśnie z tych wysp na Karaibskich. Tam jest mnóstwo i oczywiście te wszystkie kraje, które się tam znajdują, oferują, proszę ciebie, paszporty. I na przykład jeżeli sobie, nie wiem, chcesz wyrobić drugi paszport, mieć, no w dzisiejszych czasach to może być często ważne, że jeżeli chcesz mieć drugie obywatelstwo, to okazuje się, że na takich wyspach jak St. Kitts, Antigua, Dominika, Vanuatu, Grenada, San Lucia czy Portugalia możesz sobie wyrobić czy złotą wizę, czy drugi paszport nawet dla całej rodziny. Przykładowo na St. Kitts wyrobienie sobie drugiego obywatelstwa dla czteroosobowej rodziny kosztuje około 180 tysięcy dolarów. I oczywiście można za to zapłacić w bitcoinach. I masz wtedy bezwizowy podróżowanie do 150 krajów. Także w praktyce, szczerze mówiąc, nie wiem, co to może dawać. Może napiszcie w komentarzach, co może dawać drugie obywatelstwo. No wiesz, no to jest kwestia pewnie optymalizacji podatkowej, chociaż chyba teraz to jest nielegalne. Też kwestia bezpieczeństwa, no ewentualnie, jeżeli chciałbyś wyjechać z kraju, a by ci nie pozwolono, to powiesz, że jesteś obywatelem i jesteś poza swoim krajem i możesz może ale teraz wyjechać. Nawet musisz mieć paszport covidowy, żeby gdziekolwiek się poruszać. A na Bekoi też?
No nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, mamy teoretycznie strefę Schengen, ale bez paszportu covidowego się nie pojedziesz do innego kraju. Ale nie wiem, z tym, no ale to wiesz, teraz jak od jutra można się szczepić, wszyscy bez kolejki mogą się szczepić jutro, no to może nie będzie to takie trudne. No chyba, że się nie szczepisz, Lechu, to wiesz, to jest inny temat. No to jest... Trudny temat. Dajcie łapkę w górę, jak się szczepicie. Jakby dawali bitcoiny za szczepionki, to bym przemyślał, pisze Dawid. O. No właśnie, więc to z tych pytań, czyli jeżeli ktoś chce się interesować, bo było takie właśnie pytanie odnośnie tego, o tym, jak odzyskać inne obywatelstwo, jakby związane, no, które może być korzystne dla bitcoinowców, no to strona planbpassport.com. Tam można rzeczywiście rozważyć sobie tego typu temat. No i oczywiście wiedząc o tym, że na przykład taka wyspa jak Backway będzie akceptować bitcoin za wszystko praktycznie, no to raj dla bitcoinowców, nie? Na Morzu Karaibskim, no. Piękne plaże, wszystko i tak dalej. Blockstream, Blockstream wypuścił nowy zestaw satelitarny. Teraz pytanie, dla kogo coś takiego jest? Kto by chciał sobie kupić zestaw satelitarny Blockstream? To jest nadal chyba rozwiązanie tylko dla geeków. $500 za nowy zestaw satelitarny. No oczywiście daje ci to możliwość synchronizacji blockchaina bez udziału internetu w praktyce. No nie, no na razie moim zdaniem to jest jednak rozwiązanie dla geeków, taka stacja satelitarna, ale może rzeczywiście w miejscach, gdzie nie ma dostępu do internetu, albo rzeczywiście przygotowując się na czasy, kiedy na tą groźbę odetną wam ten internet, no to taki zestaw satelitarny może się jednak przydać. Tak. Ho, ho, ho. A swoją drogą wyrósł nam tutaj po cichu w Polsce unicorn krypto. No właśnie, gdzie jest nasz gość? Gdzie jest nasz gość? No był, słuchaj, czekał w poczekalni i go nie wpuściłeś. Mieliśmy gościa i przeoczyliśmy go chyba. Bo czekał u nas w poczekalni w reżyserce, ale go nie wpuściliśmy. To bardzo niemiło z naszej strony, bardzo. No ale troszkę też to się bierze z tego, że dzisiaj mamy nowy setup, bo streamujemy ze StreamYarda, a nie z BeLive'a. Tak, to taka pro tip dla wszystkich tych, którzy tworzą różne programy online, live i tak dalej, to macie do wyboru dwie platformy, BeLive albo StreamYard i okazuje się, że tutaj no, pewne mają plusy i minusy. StreamYard oferuje możliwość streamowania na tak zwane klucze RTMP, czyli w dowolne miejsce, gdzie można publikować swoje streamy i za pomocą klucza, no to jest to w miarę uniwersalne. BeLive niestety jeszcze tego nie umożliwia. Dzisiaj testujemy platformę StreamYard, także mogę śmiało polecić, rzeczywiście bardzo przyjemnie się używa i łatwo konfiguruje. Ale wszystko bardzo fajnie, ale przegapiliśmy naszego gościa. Tak, ale dlaczego? Kto to był za gość, powiedz? Właśnie, słuchajcie, bo miał być z nami Artur Przyłkowski, który jest CMO, uwaga, pierwszego polskiego krypto unicorna, czyli GamerHash. W tym tygodniu projekt GamerHash wszedł ze swoim tokenem, który jest licencjonowanym tokenem, notabene maltańskim, wszedł na Bithumba koreańskiego i osiągnął wycenę miliarda złotych, czyli tamtych 250 milionów dolarów i nie wpuściliśmy unicorna, przepraszamy, tak. I słuchajcie, zrobili, ich token zrobił razy 100, wchodząc na tą giełdę. Wszyscy pozarabiali, także mamy projekt polski, który odwalił konkretną premierę. GamerHash, nie wiem, czy kojarzycie, to pojawiał się często na kwarantannach. To jest to oprogramowanie do kopania na laptopie gamingowym, komputerze, czy nawet na koparce. Prosto oprogramowanie, gdzie włączamy sobie i możemy kopać
po prostu klikając start i koniec. I możemy później to, co wykopiemy, możemy wymienić na punkty w żabce na przykład, czy karty do ładowania na PayPala, czy SecurePay na Allegro i tak dalej. Także wszystko zrobił świetny debiut, świetny produkt, także gratulacje dla całego teamu. Gratulacje. Może ktoś z nas miał gamer hasze. Może zostanie sponsorem kwarantanny. No, zobaczymy, czy gamer hasz zostanie sponsorem kwarantanny. Skoro jest unikornem, no to... Po dzisiejszym niewpuszczeniu unikorna to może być problem w negocjacjach. Ups. No dobra. Ajajaj. Takie są, natura live'a. No. Kojarzycie. Tak. No, a tutaj... nie wiem, czy kojarzysz, no bo firmy, spółki giełdowe, duże instytucje jednak nadal traktują Bitcoina jako jedyne aktywo rezerwowe i tylko kupują Bitcoina jako rezerwy, chociaż chyba jest jedna firma chyba w Korei, która kupiła sobie Ethereum jako aktywo rezerwowe, ale strona Bitcoin Treasuries, która notuje wszystkie spółki, które trzymają Bitcoina w rezerwach, notuje te wszystkie spółki, które trzymają Ethereum w rezerwach. I wygląda ta lista tak. Ojejku. Ale cię to bawi, widzę. No. Tak się śmiej. Tylko gdzie są twoje klucze? Bitcoinów, kurczę. Nie mówię, że rynek się nie myli, nie? Tak. Rynek się po prostu myli. No. Ale słuchaj, ale tak bardziej poważne tematy, na przykład Meduza, która jest wydawnictwem rosyjskim, w tym tygodniu miała odcięte wszelkie formy zbierania pieniędzy, dotacji i płatności przez reklamodawców. I z dnia na dzień została im odcięta możliwość przyjmowania przelewów generalnie. Wszystkie wizy, wszystkie banki się na nich wycięły. Jest to jedna z najważniejszych gazet opozycyjnych w Rosji, która pisze o Nawalnym, która pisze o przekrętach, których dokonuje rosyjska Duma i tak dalej. I z dnia na dzień odcięto im dostęp do systemu finansowego. Więc co musieli zrobić? Zgadnijcie. Musieli zacząć akceptować dotacje w krypto. Proszę bardzo. I wyobraźcie sobie. Nienawidzę takich sytuacji, ale to są sytuacje, które pokazują piękno krypto. Że to jest jedyny ratunek dla prawdziwej wolności słowa. Wolny pieniądz to jest gwarant wolności słowa. Jeżeli my pozwolimy takim grupom na Facebooku, jak ci kretyni, przepraszam, o Jezu, teraz dostanę hejt, jak ta grupa ludzi, która się zebrała na Facebooku i podpisuje petycję, żeby zakazać Bitcoina. Co oni mówią, że dopuszczamy do dewastacji naszej planety przez chciwość i zachłanność malwersantów. Jeżeli słuchajcie, my pozwolimy takim ludziom na zakazanie Bitcoina, albo to stanie się pretekstem, żeby zakazać Bitcoina, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zakazywanie Bitcoina jest zakazywaniem wolności słowa. I my bronimy Bitcoina nie dlatego, że na nim zarobiliśmy, nie dlatego, że to jesteśmy w niego zaangażowani, tylko dlatego, że jesteśmy przekonani, że wolny Bitcoin to wolność słowa na całym świecie. I to dotyczy wolności słowa w Nigerii, w Rosji, w Turcji, w Indiach, wszędzie. No plus mam nadzieję, że to tylko jest po prostu ograniczony horyzont myślenia, brak znajomości szerszego kontekstu, takie patrzenie bardzo krótkowzrocznie na odległość czubka własnego nosa. Bardzo krótkowzroczne. Wiesz, ale ktoś patrzenie. Przeczytał artykuł w Guardianie, który też był napisany zupełnie niedbale i nie po dziennikarsku, jak na zlecenie, wręcz się wydawało napisany. No i się przejął, nie? Że gotujemy oceany, kopiąc Bitcoin. No, od
dziesięciosetek lat, czy nie wiem, dziesięcioleci kopanie złota zużywa 20 razy więcej energii na świecie. 20 razy więcej niż aktualnie sieć Bitcoin. Już nie mówiąc o skażeniu środowiska przez tego typu kopalnie. No, o wydostającym się metanie, o zmianie irygacji wody, wiesz, układzie, wiesz, całym hydro, nie wiem jak to się mówi, ale wiesz, taka kopalnia w Koninie na przykład, odkrywkowa kopalnia w Koninie, to akurat tam jest węgla, prawda, ale oni jak oni ogłaszają, i to jest kolejna rzecz, trochę mnie to dotyczy, bo jestem z tamtego okolic, ale generalnie wyobraź sobie, oni ogłaszają, że oni zrobią teraz największe jezioro w Europie. I to super. I to w ramach w ogóle od rekultywacji tego terenu. Oni zrobią jezioro i tam będzie park i będzie pięknie, i będzie plaża. Tylko, że tą wodę do tego jeziora trzeba zlać ze wszystkich jezior z Pojezierza tutaj Gnieźnieńskiego. I w ciągu ostatnich 10 lat poziom wody w tych jeziorach, które są ogromne, i to jest ogromne Pojezierze, spadł prawie 10 metrów we wszystkich tych jeziorach. Ogromne. I to zdewastowało ogromne, wiesz, ekosystemy. Wiele jezior w ogóle zniknęło z map. Wiesz, tam gdzie były jeziora, teraz są jakieś gnijące bagniska po prostu i tak dalej. A oni mówią tutaj rekultywacja, ekologia i tak dalej. A wyniszczają całe ekosystemy, nie? Przy okazji. No, o tym tak. Nikt nie mówi, wiesz, bo to tylko tutaj ktoś lokalnie o tym mówi, jest jakieś stowarzyszenie i próbują walczyć, ale generalnie no weź tutaj powalcz z konglomeratem węglowo-energetycznym, nie? No i trzeba dać temu odpór niestety, no bo też trzeba patrzeć na drugą stronę medalu, Bitcoin, to warto o tym cały czas przypominać. Kopalnie bitcoinowe redukują emisję metanu. Metan, który jest 20 razy bardziej szkodliwszym gazem cieplarnianym, który niszczy powłokę ozonową, który jest emitowany na potęgę przez wszelkie szyby naftowe na całym świecie, i z tym metanem do dnia dzisiejszego nie było co zrobić. Albo był wypalany, oczywiście to wypalanie jest tylko w jakimś procencie, albo po prostu wypuszczany do atmosfery i nikt się tym specjalnie nie przejmował. No okej, mówi się o tym od lat, ale to się udaje się, że problemu nie ma. Tymczasem kopalnie bitcoinowe są jedynym finansowo spinającym się sposobem, żeby sobie poradzić z tą emisją tego odpadu, jakim jest metan przy szybach naftowych. I to jest jedyny sposób, który się finansowo spina. Bo inaczej, nie wiem, odprowadzanie tego metanu, tworzenie jakichś rurociągów, czy to by w ogóle nie miało sensu ekonomicznego, a tylko i wyłącznie, straciliśmy Szczepana, kopalnie bitcoinowe są w stanie poradzić sobie właśnie z tym odpadem, jakim jest metan w szybach naftowych, przetrawiając go po prostu na prąd. Tamtego Szczepana wyłącz, tak. Tamten się rozładował. I to jest jeden z właśnie z takich sposobów, w jaki Bitcoin generalnie radzi sobie z odpadami, które nie dość, że nie szkodzi środowisku, to jeszcze redukuje odpady. Już nie mówiąc o tej energii, która inaczej byłaby kompletnie niewykorzystana. I to wiele firm już na całym świecie się tym zajmuje, wypłaszczają profil w produkcji energii, i to problem jest dużo bardziej skomplikowany, złożony niż tylko takie wprost bardzo powierzchowne patrzenie na to, że Bitcoin zżera ileś tam terawatów energii rocznie. To jest bardzo powierzchowne myślenie bez patrzenia, bez głębszego zagłębienia się w kontekst. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Dobra, Lechu, słuchaj, musimy kończyć, ja muszę. Jeżeli chcesz zostać jeszcze na solówce, to śmiało. Ja to wszyscy lubią swoje solówki, także jak chcesz. Jeżeli kończymy, to pytanie, czy masz przygotowany hymn? Tak, ale dzisiaj niestety jeszcze w innej formie. Słuchajcie. Kolejny remit. Czy na YouTubie są jakieś pytania jeszcze na ostatnie? Jedno ostatnie pytanie. Przypominam,
Nie mam podglądu na YouTube. Aha. Przypominamy o konkursie na memy związane z kwarantanną z Bitcoinem do wygrania bluza. Have fun, stay poor. Także zapraszamy do brania udziału w konkursie. Także dzięki i dziękujemy za wszystkie. Dziękujemy za wszystkie.